Żakardy, żakardy, w końcu żakardy. Wyobraźcie sobie, że jesteśmy już w tym momencie, kiedy nasz sweterek jest w okolicach pachy. W okolicach, bo przypominam, że możemy żakard zaczynać niżej, pod podkrojem pachy, jeżeli jest bardzo wysoki, albo wyżej, jeżeli żakard jest w miarę niski. Ale żeby zacząć, to trzeba sobie wyobrazić, jak to zrobić, żeby sweterek był idealnie symetryczny. Ten problem będzie dotyczył głównie osób, które będą robiły żakard poniżej podkroju pachy i po całości, czyli przód, tył, przód, ciągnąc ten żakard jako jeden fragmencik. Te osoby muszą sobie wyliczyć, gdzie zacząć. Żeby to zrobić, musimy przede wszystkim ocenić, jak wygląda raport żakardu, czyli którą część powtarzamy. W tym fragmencie powtarzane są te cztery oczka. Wystarczy je powtarzać non-stop, żeby powstał cały żakard identycznie wyglądający, czyli cztery. Ale w tym fragmencie, żeby to powstawało, potrzebna nam już 26. I nie martwimy się, że to się różni, ponieważ te fragmenty możemy wyliczyć osobno. Czyli tu mam 4, a tu mam 26. I teraz tak zupełnie wyobrażając sobie coś, co nie może zaistnieć, ale wyobraźmy sobie, że mamy 50 oczek. Tylko i wyłącznie przód, tył i przód to jest 50 oczek. I chcemy zrobić wszystko, żeby nasz sweterek, jeden przód i drugi przód, miał podobnie zaczynający się żakard. W tym momencie pierwsze, co musimy zrobić, to musimy sobie te oczka podzielić przez raport. Na początku przez to. Czyli jak sobie te 50 oczek podzielimy przez 4, to co nam wyjdzie? Że powtórzymy to 12 razy. Czyli wykorzystamy na raport 48 oczek. Zostaną nam jeszcze 2 oczka. Te 2 oczka tak naprawdę to będą oczka brzegowe. Ale gdyby tych oczek było na przykład 4, to zaczynamy je dzielić na pół. Jedno oczko przed raportem i jedno oczko za raportem. Czyli kiedy zaczynam, to muszę dodać jedno oczko przed z wzoru i jedno oczko za, też z wzoru. W naszym przypadku, zobaczcie, co się wtedy stanie. Jak dodam jedno oczko przed, to zacznę tu, bo tu się zaczyna raport. Czyli zacznę od jasnego, później 12 razy powtórzę raport i dodam jedno oczko za i to będzie to oczko ciemne. Zobaczcie, że przez to, że raport jest parzysty, to wyjdziemy tak nie do końca symetrycznie. Żeby było w 100% symetrycznie, to jedno z tych dodatkowych oczek musiałabym przerobić jako dwa razem i zmniejszyć sobie liczbę o jeden. Wtedy na początku dodałabym jedno oczko, czyli zaczęła tu, potem powtórzyła raport 12 razy i skończyłabym tu, czyli też na jasnym oczku. Jedna strona i druga strona swetra, idealnie jak w lustrzanym odbiciu. Idziemy teraz tu. Nadal mam te moje 50 oczek. Czyli 50 oczek to te 26 wcisnę tylko raz. I zostaną mi 24 oczka, które też podzielę na pół. 12, 12. I teraz uwaga, jak sobie poradzić z tymi 12? Zaczynamy robić 12 oczek przed końcem, czyli wyliczyłabym sobie tu 12 oczek i powiedzmy, już je policzę, 2, 4, 6, 8, 10, 12, czyli zaczęłabym tu. Zaczęła robić raport od tych 12 oczek, czyli odtąd. Potem ten raport powtarzała tak naprawdę raz i drugie 12 oczek zrobiłabym od tej strony, czyli doszłabym, zaczynając 2, 4, 6, 8, 10, 12, czyli doszłabym tu. Znowu jestem prawie idealnie w lustrzanym odbiciu, ale zaczynam w okolicach środka gwiazdki i kończę w okolicach środka gwiazdki, czyli jeszcze raz. To jest najtrudniejsze, co nam przyjdzie do wyliczania tak naprawdę i przypominam, to dotyczy tylko osób, które zaczynają przed podkrojem pachy i robią żakard po całości. Wszystkie oczka, jakie mam, dzielę sobie przez raport żakardu. Oczka, które mi zostają, dzielę na pół. Przed raportem i po raporcie. I w tym momencie oczka, które są przed raportem, biorę z końca, liczę je od końca.
Oczka, które są po raporcie, biorę z początku. Strasznie brzmi, ale jeżeli zaczniecie to robić na swoim wzorze, to zobaczycie, że to wcale nie jest takie okropne. W moim przypadku ja też zacznę żakard poniżej podkroju pachy, ale zacznę go tylko i wyłącznie na przodach. Czyli nie będę robiła tyłu. I wtedy się okaże, że ja niczego nie muszę liczyć, bo jak zrobię jeden przód, to drugi przód tak jakby automatycznie mi się wyliczy sam. Zaraz to zrobimy, zobaczycie, na czym to polega. Czyli wiemy już, jak sobie poradzić z rozliczeniem żakardu zaczynanego pod podkrojem pachy i idącego po całości. Za chwilkę pokażę, jak sobie poradzić z żakardem, który jest zaczynany poniżej podkroju pachy, ale idzie tylko na przodach. I jednocześnie opowiem troszeczkę później, jak zacząć żakard, który zaczyna się powyżej podkroju pachy. Czyli mamy trzy możliwości. A powyżej podkroju pachy, czyli tam, gdzie już mamy sweterek podzielony na trzy części, przód, tył, przód, tam możemy też robić na tyle, ale tam nie ma problemu z wyliczeniem aż tak dużego, to znaczy z tyłu też trzeba by było wyliczyć w taki sposób, jak przed chwilą pokazywałam. To jeszcze raz przypomnę w odpowiednim momencie, ale zanim jeszcze jedna kwestia, która w tym wzorze może doprowadzić do potrzeby cięcia nitki. Spójrzcie, co się dzieje. Wyobraźcie sobie, że robimy ten żakard tylko w dwóch kolorach. To znaczy, że nigdzie nie dodajemy trzeciego koloru. Ten trzeci kolor tak naprawdę jest dodany tutaj, czyli gwiazdka jest robiona na jaśniejszym tle. Ale to nie zmienia podejścia, bo problem będziemy mieć bardzo podobny. Zobaczcie, co się dzieje, kiedy zaczynamy robić żakard. Żakard z dwóch nitek. Ja tą nitkę, jasną i ciemną, mam na początku rzędu. Czyli tu. Tu mam nitkę jasną i tu mam nitkę ciemną. I robię jasne, ciemne, jasne, ciemne, jasne, ciemne. I te dwie nitki ciągnę przez cały rząd i kończę z nimi na końcu. Rząd parzysty zaczynam tu i znowu mam jasne i ciemne. Czyli ciągnę nitkę odtąd dotąd. Trzeci rząd, tu mam nitkę. Znowu mam jasne, ciemne, jasne, ciemne. Czyli przeciągnę wszystko tu. I teraz uwaga, tu mam nitkę jasną i ciemną. Ciemna tu zostaje, bo jej nie wykorzystuję, ale ciągnę nitkę jasną tu. Mam ją tutaj i w piątym rzędzie dociągnę ją z powrotem. Czyli znowu mam jasne, ciemne i jak zaczynam dziergać następny rządek, to wszystko się zgadza. Obie potrzebne nitki mam tutaj. No to teraz spójrzcie, co się dzieje w rzędzie ósmym. Tu było jasne, ciemne, czyli kończymy tu, a później mam jeden rządek jasnej. Czyli ciemna nitka zostaje mi tu, a jasną przeciągnę tu. Jestem na końcu rzędu, potrzebuję ciemnej nitki, ale ona jest dokładnie z drugiej strony. Problem. Ten problem najłatwiej jest rozwiązać podwyższając żakard, czyli dodając mu dodatkowe rzędy. To jest najprostszy sposób, ale nie jedyny. Co oznacza, że jeżeli widzimy jeden rząd i jednym kolorem, momentalnie robimy dwa rzędy. Bo jeżeli ja zrobię rząd jasny, i jasny powrotny, to znowu będę miała jasną i ciemną nitkę w tym samym miejscu. I tu jest dokładnie to samo. Jeżeli będę miała rząd ciemny, zrobię go, to jasna nitka zostanie mi tu, a później będzie mi potrzebna, ale jej nie mam. Czyli ten ciemny rząd znowu podwoję. Zrobię ciemny, ciemny i tutaj zrobię ciemny, jasny, ciemny, jasny. I tu znowu nie jeden ciemny, tylko ciemny i powrotny, ciemniejszy. Tutaj mamy dwa, czyli tu się nic nie stanie. Tutaj przez cały wzór są wykorzystywane non-stop dwa kolory. Tu mamy podwójne rzędy, czyli wszystko się zgadza, ale tu znowu będzie dokładnie to samo. W tym rzędzie i w tym rzędzie. Trzeba by było je zrobić podwójne. To jest najprostszy sposób. Jest też troszeczkę inny, to znaczy, jeżeli robimy jasny rząd, czy ciemny, powiedzmy, że ten jasny i on jest jeden, to mimo tego, że ciemnej nitki nie wykorzystujemy, to ciągniemy ją z tyłu, zaplątując co któreś oczko o jasną nitkę. Ja to pokażę, jak to zrobić, gdyby ktoś nie chciał podwajać rzędów, ale od razu powiem, ja w swoim sweterku te rzędy po prostu podwoję. Żeby się nie zastanawiać, że muszę pamiętać, że
jakąś nitkę mam pociągnąć. Czyli jak widzę pojedynczy rząd w jednym kolorze, to automatycznie zrobię z niego dwa rzędy. Ten żakard troszkę mi się podwyższy, ale dzięki temu nie będzie tego problemu, że nagle zostanę bez nitki, która jest mi potrzebna. Powiedziałam, że możemy podwyższyć żakard, robiąc podwójnie te rzędy. Powiedziałam, że można nitkę ciągnąć w drugą stronę, czyli nie wykorzystuję jej, ale zaplątuję i ona po prostu idzie mi z tyłu robótki taka niewykorzystana. Jest też trzeci sposób. Pamiętajcie, że robimy na drutach z żyłką i to jest tylko dla osób, które robią na drutach z żyłką. Jeżeli ja zrobię jasny rząd, który idzie w tą stronę i potrzebuję ciemnej nitki, której nie mam, to mogę przesunąć robótkę z powrotem na początek i zrobić ciemny rząd znowu prawymi oczkami. Czyli to robię prawymi i to robię prawymi. I wtedy dwie nitki mam po tej stronie. Zrobię wtedy lewymi ten rząd i znowu. Najpierw ciemny prawymi, potem jasny prawymi. Z tym, że trzeba później uważać, czy znowu gdzieś nie zostaniemy bez nitki, która jest potrzebna. Też pokażę, jak to zrobić, ale to wymaga znacznie więcej uwagi niż ten prosty sposób podwajania rzędów, który ratuje nas przed sytuacją, że tniemy nitkę. Akurat przy żakardach ja wcale nie jestem zwolenniczką tego, żeby ciąć nitkę tam, gdzie potrzebny jest nam jeden rządek. Chyba że ktoś chce, to może po prostu uciąć tą nitkę i dowiązać ją tam, gdzie ona jest potrzebna. Czwarte rozwiązanie. Jak widzicie, nie ma sytuacji bez wyjścia. To ja tutaj poopowiadałam dosyć dużo, ale czas najwyższy zacząć dziergać. Przypominam, że cały czas jesteśmy w sytuacji, kiedy żakard zaczynamy poniżej podkroju pachy. Jeżeli ktoś żakard wie, że on jest na tyle niski, że zacznie go powyżej podkroju pachy, to ogląda sobie technikę robienia, ale najpierw ukształtuje podkrój pachy, a dopiero później będzie się zajmował żakardem. Na razie wersja dla tych, dla których żakard jest dość wysoki. Zaczynamy już tak naprawdę robić żakard i zauważcie, że mój kolor podstawowy to jest jeden motek. Przypominam, że ja będę żakardować na przodach, natomiast tył będzie jednokolorowy, ale nadal jestem poniżej podkroju pachy. I do tych żakardów mam już przygotowane dwa motki w kolorze, który będę wrabiać. Jeden do jednego przodu, drugi do drugiego przodu. Wyciągnęłam sobie wzór i ponieważ chcę, żeby był troszeczkę wyższy, to nie będę zaczynała od krzyżyków, tylko poniżej krzyżyków dorobię jeden rządek tych zygzaczków, czyli tak naprawdę będę zaczynała w tym momencie od rzędu szóstego. Jak zaczynam? Tak naprawdę jakkolwiek, ponieważ drugą stronę uda mi się zrobić tak automatycznie, ten drugi przód identyczny. Czyli ja rzeczywiście zacznę sobie od trzech jasnych, ciemnego, trzech jasnych, ciemnego. Jeżeli chodzi o samą technikę żakardowania, to nie będę tutaj już tłumaczyła wszystkiego, natomiast we wpisie pojawi się link do całego kursu, który dotyczył żakardu i tam wszystkie informacje będzie można sobie wyczytać, poćwiczyć i ewentualnie dopytać w komentarzach, jeżeli ktoś będzie miał jakiekolwiek wątpliwości. Będę robiła te trzy jasne, ciemny, ale uwaga, od razu dołączę ciemną nitkę. I teraz mogłabym przerobić dwa oczka jednym kolorem, zrobię troszeczkę inaczej, tą ciemną nitkę sobie tutaj przywiążę, mimo tego, że nie będę jej tak od razu używać, ale gdzieś do brzegowego oczka ta nitka sobie tutaj będzie. Później ją oczywiście porządnie przywiążę, zabezpieczę, ale na razie chodzi o to, żeby ją gdzieś na początku mieć przyczepioną, tak żeby ona była, miała odpowiednie napięcie. Później prawdopodobnie w ogóle ją odwiążę z tego miejsca i zaczepię ją gdziekolwiek indziej, już na ciemnym kolorze, ale to jest takie pomoc dla mnie, żeby mi się całkiem dobrze robiło od samego początku. Pierwsze oczko będę traktowała jako oczko brzegowe, czyli nie wliczam go do wzoru. I zaczynam dziergać. Trzy jasne, ciemne. Trzy jasne, ciemne. Zauważcie, że dzięki temu, że tą nitkę przywiązałam, to nie bardzo się martwię o to, że pierwsze ciemne oczko będzie w jakikolwiek sposób zniekształcone. I tak do końca
pierwszego przodu. Ale przy końcu pierwszego przodu będzie taki moment, w którym się zatrzymam, żeby zobaczyć, od czego tam zaczynam. A raczej na czym tam kończę, żeby od tego samego zacząć drugi przód. Żeby był idealnie symetryczny. Czyli na razie mam dużo oczek do przerobienia takim bardzo spokojnym wzorem. Od razu pokażę też, ponieważ mówiłam, że gdyby ktoś chciał ciągnąć nitkę, której w tej chwili nie wykorzystuje, ale chciał ją pociągnąć przez cały rząd, po to, żeby mieć dwie nitki tych dwóch kolorów na końcu rzędu lub na początku następnego rzędu, to musi sobie tą nitkę zaczepiać. I teraz zobaczcie, jak to zrobić. Mamy, gdybym robiła samymi jasnymi, to zrobiłabym oczka jasne i teraz uwaga, zakręciłabym o siebie nitki. Tak, żeby ciemna nitka została złapana przez jasną nitkę. I co jakieś 5-6 oczek zrobiłabym to samo, zakręciłabym nitki. Wtedy ciemna nitka, mimo tego, że jest niewykorzystywana, jest ciągnięta cały czas z tyłu, w zasadzie z odpowiednim naprężeniem. Czy to będzie widać z przodu? Raczej nie. Chyba, że włóczki są bardzo, bardzo kontrastowe. Wtedy tutaj, w tym miejscu, ta włóczka może nam lekko prześwitywać. To ja sobie dodziergam teraz ten rządek do końca tymi moimi 3-1, 3-1 i za sekundę zastanowimy się, co nam mówi koniec rzędu. Jestem w zasadzie przy końcu przodu. Oczywiście pamiętamy o odpowiednim napięciu nitki, nie za bardzo, nie za mało. Jeszcze raz odsyłam do kursu żakardu, gdyby ktoś miał z tym problem. I teraz zobaczcie, co się dzieje na samym końcu. Dziergam ostatnie oczka, 3 jasne i okazuje się, że jako ostatnie oczko przodu mam ciemne. I co to oznacza? To oznacza, że jak będę zaczynała, jak dojdę do kolejnego markera, który będzie oznaczał przód, to zacznę od tego oczka. I będę dziergała tak jakby w drugą stronę, czyli będę dziergała ciemne, 3 jasne, ciemne, 3 jasne, ciemne, 3 jasne. I o ile mam tyle samo oczek na jednym i drugim przodzie, to oznacza, że dojdę do identycznego początku. I przody będą jak w lustrzanym odbiciu. Dokładnie to samo działoby się przy bardziej zaawansowanych wzorach. Spójrzcie. Gdybym dziergając gwiazdkę, zaczynam ją od tego momentu, albo od tego oczka, nieważne. Zaczynam ją od tego oczka i dziergam sobie, dziergam, dziergam, dziergam. I ostatnie oczko, jakie wydziergam, to jest ten dół gwiazdki. To następny przód zacznę w tym miejscu i będę dziergać w drugą stronę. Dlaczego w drugą? Bo lustrzane odbicie. Jeżeli dziergamy po całości, przód, tył, przód, to dziergamy cały czas tak samo, ponieważ to musi być nieprzerwany wzór. Ale jeżeli dziergamy, mając przód, dziurę, przód, to możemy sobie pozwolić na lustrzane odbicie. Czyli patrzymy, gdzie skończymy pierwszy przód, drugi przód zaczynamy dokładnie w tym samym miejscu, nawet można tu sobie kreskę taką narysować, i dziergamy w drugą stronę, patrząc na oczka od lewej do prawej. To teraz już wiemy, co z wzorem, ale jest jeszcze jeden mały, magiczny trik, o którym musimy pamiętać. To jest taki trik trochę zaczerpnięty z intarsji, nie z żakardu, czyli z takiej techniki, która pozwala na wrabianie kolorowych kawałeczków. Tam nitki nie ciągnie się przez całe rzędy, tylko w pewnym momencie kolor nam przestaje być potrzebny, ale oczka na brzegu muszą ładnie wyglądać. I to jest właśnie to moje ostatnie ciemne oczko, bo jasny kolor będę ciągnąć dalej, bo ostatecznie robię cały gładki tył. Zobaczcie, co zrobię. Zrobię jasne oczko, a nawet dwa, i zawinę o siebie nitki, jasną i ciemną. Tak, żeby ciemna nitka była trzymana przez jasną nitkę troszeczkę dalej niż koniec przodu. I dalej będę dziergać jasnym. Już zaraz pokazuję, jak to wygląda po drugiej stronie. Ciemna nitka jest mi potrzebna do markera lub od markera.
Ale gdybym ją zostawiła tutaj i później zaczęła dziergać następny rząd, to to oczko byłoby zniekształcone. I pierwsze ciemne oczko prawdopodobnie też. Dzięki temu, że zawinęłam sobie włóczkę, zakręciłam jedną o drugą. Zobaczcie, że nie zrobiłam żadnego dodatkowego kolorowego oczka. Ja po prostu zakręciłam włóczki ze sobą. Dzięki temu ciemna nitka została przeciągnięta dwa oczka dalej. I to oczko nigdy mi się nie zniekształci. A następne oczko, które będę robić, ono się pojawi tutaj. Zobaczcie, że tą nitkę sobie wyciągnę od tej strony. I to pierwsze oczko też nie będzie zniekształcone. Natomiast tu dzianina jest na tyle mocna, bo jednokolorowa, że musiałaby bardzo mocno szarpnąć, żeby zniekształcić miejsce między tymi dwoma oczkami. Za każdym razem na końcu każdego rzędu i na początku każdego rzędu po drugiej stronie będę robiła dokładnie to samo. Dlaczego? Właśnie po to, żeby nie zniekształcać tych oczek. Na dodatek, żeby nie tworzyć takiej linii, będę robiła tak. Czasami zakręcę po dwóch oczkach, czasami po jednym oczku, a czasami po trzech oczkach. Czyli nie w regularny sposób, gdybym jednak udało w jakikolwiek sposób, udało mi się zniekształcić to miejsce, tylko żeby było to nieregularne, żeby na pewno nie było tego widać. To taka sztuczka z Intarsi, którą zastosujemy przy dzierganiu żakardowego swetra. I ona jest potrzebna tylko osobom, które dziergają przody żakardowe, a tył zupełnie gładki. I ja teraz wydziergam ten gładki tył i pokażę Wam jeszcze, jak zacząć drugi przód. I jestem przed drugim przodem i przypominam, że potrzebny mi jest drugi motek. Czyli nie ten sam, bo nie ciągnęłam ciemnej nitki przez całe plecy, tylko drugi motek. I teraz znowu zatrzymałam się kilka oczek przed, dowiążę sobie już na jasnej nitce ciemną nitkę, jednym porządnym supłem, zjadę ten supełek tu i niech on sobie tu będzie na razie, a ja sobie dodziergam moje dwa jasne oczka i przypominam sobie, że kończyłam ostatni, ten pierwszy przód, ostatnie oczko, to było ciemne oczko. No to teraz też zaczynam od ciemnego. Znowu nitka, już kawałeczek będzie szła prosto, to dowiązywanie, to zakręcanie, chodzi głównie o kwestię tego, żeby nitka miała kawałeczek prostego. I zaczynam. Ciemne, trzy jasne, to już znam. I tak do końca. Zobaczcie, co się tu zadziało. Po pierwsze, zrobiłam wszystko, żeby pierwsze oczko nie było zniekształcone. Po drugie, pamiętam, że muszę mieć lustrzane odbicie, czyli zaczynam od tego, od czego skończyłam poprzedni przód. Mam oddzielne kolorowe motki na jeden przód i na drugi przód, ale jasny, podstawowy kolor ciągnę sobie przez cały sweterek. Uwaga, zjechało mi oczko, nie panikuję, przede wszystkim nie ciągnę, tylko od razu dzianina zostaje dociągnięta do siebie. Teraz powolutku i delikatnie tu sobie przytrzymam, złapię drutem to oczko, gdzie je jeszcze widzę i sprawdzę, czy jest całe. Jest. Mam dwie nitki, które muszę zrobić jako prawe oczka, czyli mam oczko na drucie pod nitkę, tylko pod jedną, prawe oczko, pod drugą, prawe oczko. Teraz sobie to trochę odciągnę, żebym nie zrobiła tego samego, co przed chwilą. I uwaga, ciągniemy na wszystkie strony. Po co? Żeby wyrównać oczka. I już, po problemie. Pamiętajcie tylko, żeby nie pociągnąć. Niewiele jest nitek na tyle śliskich, żeby oczka zaczęły nam uciekać samoistnie, dopóki my nie pociągniemy. I zapomniałam, o czym mówiłam, więc na wszelki wypadek powiem jeszcze raz, że pamiętamy o symetrii, kiedy dziergamy prawy przód i lewy przód jako żakard, natomiast tył jako jasny kolor. Co będzie się działo dalej? Dalej zrobię sobie około centymetra żakardu. Jeszcze za sekundkę pokażę Wam, jak łapać zakręty na brzegach, żeby nie było żadnych wątpliwości. I zrobię sobie około centymetra żakardu i w następnej części zajmiemy się czym? Kształtowaniem podkroju pachy. I tu znowu będziecie miały kilka możliwości.
Dla niektórych osób będzie to kształtowanie podkroju pachy na żakardzie. Dla niektórych osób żakard się jeszcze nie zaczął, więc ukształtują podkrój pachy na jednym kolorze. Technika będzie ta sama, więc tutaj nie ma najmniejszego problemu. Czyli ja sobie tu dodziergam cały rządek i pokażę Wam jeszcze zakręcik. Dochodzę do końca rzędu i teraz taki mój sposób na to, żeby nie robić oczek podwójną włóczką, czyli nie pogrubiać sobie brzegu, tym bardziej, że na tym brzegu będziemy jeszcze robić plisę. Spójrzcie, co się będzie działo. Ostatnie ciemne oczko miałam tutaj, zresztą zgodnie z tym, co mam po drugiej stronie. Mam idealnie symetryczny układ, czyli sprawdziło się to, co zrobiłam, że zaczęłam od tego, na czym skończyłam. I teraz ostatnie oczko przerobię jasnym, tak jak je mam, ale zanim zacznę robić następne oczko, to ciemną nitkę sobie tutaj zaplątam o jasną. Czyli kiedy odwrócę robótkę, nitek jest trochę, bo nie dość, że ja mam tutaj nitki na brzegach, to jeszcze na dodatek mam 3 motki, więc będę musiała od czasu do czasu wprowadzić jakiś porządek i te motki poodkręcać, żeby mi się wszystko nie zakręcało o siebie. Czyli jeszcze raz, powinnam robić dalej jasną nitką oczko brzegowe, ale zanim, to sobie zawinę ciemną nitkę o jasną nitkę i ją dociągnę tutaj. Tym sposobem to oczko się nie zniekształci, a nitka ciemna, która będzie mi potrzebna w tym miejscu i w tym miejscu, będzie już naciągnięta po prawej stronie. Czyli to sobie zakręcam. Oczko brzegowe po prostu je zdejmuję i następne oczko muszę już zrobić ciemnym. Czyli łapię sobie to ciemne, które tutaj mam. Zakręcę to 2 razy, żeby ta ciemna nitka znalazła mi się tam, gdzie powinna. I teraz tak, robię lewe. O, właśnie. Pamiętajcie, że jestem po lewej stronie, więc i moje oczka są robione na lewo, a nitki są ciągnięte przed robótką. Zawsze tak, żeby nie było ich widać od prawej strony. I następny rządek według wzoru będę robiła jedno oczko takie, jedno oczko takie, jedno oczko takie, jedno oczko takie, czyli mam kompletną mieszankę kolorów. Pamiętajcie, że jak dojdziecie do końca tego przodu, to znowu zakręcimy włóczkę. Ja to jeszcze raz na wszelki wypadek pokażę. A na razie spójrzcie, co się stało. Wszystkie oczka, nic nie jest zniekształcone, nie ma prawa, ponieważ ciemna nitka została tutaj zaplątana o nitkę oczka brzegowego. Czyli ja sobie teraz dziergam bardzo długi kawałek, no może nie aż bardzo, ale dość długi i kawałek oczek na zmianę. Jeden kolor i drugi kolor. I końcówka drugiego rzędu. Znowu będę zakręcać nitkę tą ciemną, tak żeby ona była naciągnięta po ostatnim oczku i przed kolejnym oczkiem w następnym rzędzie, kiedy ta nitka będzie mi potrzebna. I teraz znowu to samo. Zrobię tym razem 3 oczka, żeby nie było tyle samo co poprzednio, bo wtedy były 2. Nitki zakręcę o siebie, tak żeby ta ciemna została przytrzymana i będę dalej dziergać jasne, czyli będę dalej dziergać plecy. Ale ta nitka znajdzie się już daleko od tego oczka, nie zniekształcając tego oczka i gotowa do wykorzystania przy następnym rzędzie. Spójrzcie, jak to wygląda od prawej strony. To będzie trochę ciężkie, bo mamy tutaj, o właśnie, mamy żakard. Zobaczcie, że poprzednio ta nitka była zaczepiona w tym miejscu i tego nie widać. Ona nam nie wyszła tutaj nigdzie na drugą stronę. Teraz tą nitkę mam zaczepioną w tym miejscu i znowu, jak przerobię kolejne rzędy, to tego nie będzie widać. Ale dzięki temu manewrowi to oczko jest śliczne i to oczko będzie śliczne. Gdybym tego nie zrobiła, to te oczka zaczęłyby mi wyglądać na ściągnięte, za małe, za duże, a tym sposobem są idealne. Ja teraz, zgodnie z tym, co zapowiedziałam, będę dziergała centymetr, 2 centymetry w górę,
tak, żeby mieć fragmencik żakardu i później zajmiemy się podkrojem pachy. Jeszcze raz przypominam, można dziergać żakardowy przód, gładki tył, żakardowy przód. Można dziergać cały czas gładki, jednokolorowy, jeżeli ktoś żakard zaczyna wyżej. I ostatnia wersja, ta wymagająca liczenia, można dziergać żakardowy przód, tył i przód. I te osoby niczego nigdzie nie zaplątują, jedynie na początku, czyli przy oczkach brzegowych, nitka, którą tego oczka nie robią, owijają ją dookoła nitki na początku, tak, żeby też oczka przy oczkach brzegowych nie były zniekształcone. Spotykamy się zatem, kiedy zaczniemy się zajmować podkrojem pachy, czyli tak naprawdę za chwilkę. Czas najwyższy na rękawy. Szybciutko spojrzymy sobie na to, co było rysowane tutaj i jeżeli pamiętacie, to na etapie, kiedy opowiadałam o tym, co będzie można zrobić z rękawami, powiedziałam, że w tym oryginalnym sweterku mamy bardzo małe wcięcie, jeżeli chodzi o podkrój pod pachę i później robiony sweterek prosto, oczka nabierane wszystkie razem i robiony rękaw. To jest wersja, która jest najprostsza, nie ukrywamy, ale jednocześnie może powodować, że pod pachą będzie nam się ten sweterek źle układał. I pokazywałam też, że takie malutkie wcięcie powoduje, że linia ramienia dość mocno opada na rękę i łączenie przód, tył, ramię jest bardzo opuszczone. Mimo wszystko opowiem, jak to zrobić, bo może ktoś właśnie takiego efektu oczekuje. Szczególnie, że mówimy raczej o sweterkach zakładanych na coś. Druga opcja, którą rysowałam również wtedy, to była opcja, która wyglądała w ten sposób, że zrobimy zwykły podkrój i rękaw z główką identyczny jak w letniej razem robionej. I dokładnie tak samo robiony, jeżeli chodzi o technikę jego robienia. Czyli będziemy tam robić podkrój, który jest nieco głębszy, czyli jednocześnie łączenie wchodzi nam bardziej na ramię i wszystko wygląda bardziej elegancko, a sam rękaw jest z główką, czyli wszystko układa się ślicznie. Od razu powiem, że jeżeli chodzi o tą technikę robienia, to na stronie IK pojawi się link do odpowiedniego miejsca w kursie letniej razem robionej i tam znajdziecie wszystkie wskazówki, jak wykorzystać włóczkę, kawałek nitki technicznej, jak nabierać oczka, jak je rozliczyć, jak rzędami skróconymi kształtować główkę, czyli wszystko już było, tylko trzeba to przenieść na ten sweterek i od razu uspokajam. To, że jest to sweter robiony z grubszej włóczki, nie spowoduje żadnych problemów. Tak samo sprawdził się z cienkiej bawełny czy bambusa w letniej bluzeczce i równie dobrze sprawdzi się tutaj łącznie z naszą techniczną nitką, która będzie ściągała oczka. Sprawdzone na naprawdę grubej włóczce działa, zadziała i tutaj. A filmowo zrobimy coś pośredniego. Czyli coś pośredniego między prostym, małym podkrojem, a pełnym podkrojem i rękawem z główką. Czyli zrobimy mały, prosty podkrój, później jeszcze kawałeczek pójdziemy po skosie, ale bez kształtowania ładnego łuku, tylko po prostu po skosie i pójdziemy w górę. Czyli tutaj zrobimy troszeczkę ładniejszy podkrój, natomiast automatycznie linia łączenia, czyli ramię, nie będzie nam aż tak bardzo opadało. A rękaw zrobimy też z nitką techniczną, ale bez wyraźnie zarysowanej główki. Czyli będzie to też coś pośredniego, bo będziemy robić w zasadzie prosty rękaw, dodając oczka tylko na jego końcu, skosie, no i później już na tej części prostej. Czyli zrobimy coś bardzo, bardzo pośredniego. I to będzie filmowo, czyli tak naprawdę macie trzy możliwości. Zacznijmy zatem od tego, że niezależnie od wariantu, mały prosty, mały ze skosem czy z pełnym podkrojem, musimy zacząć od zamknięcia pierwszych tych prostych oczek na podkrój pachy. Mam zaczęty
przód i dochodzę do takiego miejsca, gdzie powinnam zacząć zamykać na podkrój pachy. I jak pamiętacie, mówiłam, że przy takich grubszych włóczkach dobrze się sprawdza dwa palce. Czyli przyłożyłam sobie dwa palce do moich drutów i wyszło mi, że to jest mniej więcej 7-8 oczek. I dokładnie tyle zamknę. Zamknę 8 oczek po jednej i zamknę 8 oczek po drugiej stronie. Przypominam, że ja je zamykam na żakardzie. Mało tego, ja je specjalnie, mogłam je zamknąć wcześniej, jeden rządek wcześniej, gdzie miałam jeden kolor, ale nie, będę je zamykać na żakardzie, żeby pokazać Wam, że i tutaj można, gdyby ktoś miał wzór żakardowy, w którym w każdym rzędzie coś się dzieje. Zamykamy zatem i teraz podstawowe pytanie. Którą włóczką? Tą włóczką, którą ciągniemy przez wszystkie części. Czyli dla mnie zamykać będę jasną, bo ta ciemna jest mi potrzebna w tym miejscu. I teraz przypominam, że są osoby, które mają cały czas tutaj jeden kolor, czyli nie zaczęły jeszcze żakardu. One robią to samo, tylko tyle, że mają, nie mają wyboru, która włóczka, bo mają jedną. Nie zastanawiają się nad kwestiami napięcia włóczki, która zostaje, bo nic im nie zostaje jeszcze. Zaczynamy zatem zamykać i zobaczcie, że ja tak po prostu zaczynam zamykać, ale żeby ta włóczka mi się dobrze naciągnęła, tak, doskonale się domyślacie, po zamknięciu pierwszego oczka ja je przekręcę. Czyli ta włóczka znowu, ona ma, będzie miała napięcie, będzie bardziej w lewo przesunięta, dzięki temu, kiedy już wrócę do dziergania tutaj, a będę wracała zaczynając właśnie od lewej strony, to będę miała tą włóczkę przygotowaną do wykorzystania. I zamykamy dalej kolejne oczka, 8 oczek. Zauważcie, że ja się za bardzo nie zastanawiam, jaki kolor zamykam. Zamykamy w miarę ścisło, ale nie tak, żeby wyszły nam małe, malusieńkie oczka. To jest moje szóste zamknięte oczko, uparte. Siódme zamknięte oczko, a żeby zamknąć ósme, muszę zdjąć marker. Czyli to będzie ósme oczko i teraz zamykam 8 po drugiej stronie. Ale zanim to zrobię, to układam sobie włóczki, które tutaj mam. Jeżeli był żakard, on mi zniknął pod spodem, nic strasznego. Ale rozciągamy sobie wszystko i zamykam 8 oczek po drugiej stronie. Dokładnie tak samo, tutaj już mam jeden kolor i kiedy je zamknę, to będę robiła po prostu dalej plecy. Piąte, szóste, siódme i ósme. Teraz uwaga, jeżeli coś nam się pościągało, a czasami tak jest, zobaczcie, że tu ewidentnie coś mi się ściągnęło, bo mam zniekształcone oczko, to sobie przeciągam nitki i układam. Tak, żeby żadne oczko nie było zniekształcone. Jak liczyć zamknięte oczka? Bo czasami jest tak, że się pogubimy. Czyli nie jesteśmy w stanie określić, ile zostało zamkniętych. Tą kolumnę mam przerobioną, czyli powinna mieć zamkniętych 16 oczek. To liczę kolejną kolumnę. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 i nad tą kolumną 17 już mam oczko, czyli wszystko się zgadza. Teraz zrobię tył i po drugiej stronie zrobię dokładnie to samo, czyli zamknę sobie oczka na drugi podkrój pachy. Zauważcie, że markery przestają być nam potrzebne w tym momencie. Można je sobie spokojnie odłożyć. Jestem już po drugiej stronie, czyli pod drugą pachą i tutaj początek jest taki sam. Najpierw zamknę 8 oczek, tak po prostu. Zauważcie, że mam tutaj jeden kolor. Nie zastanawiam się za bardzo. Chwila zastanowienia przyjdzie za chwilkę.
bo będę musiała ciemną nitkę dociągnąć do miejsca, gdzie będzie mi potrzebna do robienia, a nie do zamykania oczek, ale dobrze się domyślacie, będziemy ją po prostu zaplątywać. 8, marker, ostatnie 8 oczko po markerze i teraz 8 oczek z tej strony, ale uwaga, co 2 oczka zaplątam sobie nitkę, czyli zamykam. 1, drugie, owijam nitkę, żeby ta ciemna szła razem z robótką. I dalej. 3, 4, dociągam tą nitkę lekko i owijam. 5, 6, znowu robię to samo. 7 i 8. Zobaczcie, że ta nitka była tylko owijana i ona powędrowała ze mną do początku robótki. To jest podstawowe tu, w tym miejscu. To jest ta podstawa zamknięcia. I teraz, jeżeli ktoś będzie robił zwykły, prosty rękaw z nabieranymi oczkami, to to jest tyle. Dalej dzierga już prosto. My dodamy sobie jeszcze kilka oczek na skos. Ile? Wasz wybór. To jest pytanie, gdzie ma się znaleźć linia łącząca rękaw z przodem i tyłem. W moim przypadku zdecydowałam, że w kolejnych 4-5 rzędach dodam jeszcze 4-5 oczek na skos. I to sobie zapiszę. Dlaczego? Bo będę to powtarzać 4 razy, żeby mi nie uciekło. Czyli zamknęłam 8, marker, 8 i dodatkowo z każdej strony dodam jeszcze, na razie napiszę 4, ale potem ewentualnie zmienię to na 5. Jak to zrobić? Już tłumaczymy. To jest ten rząd, który jest rzędem tuż po zamknięciu i tu nic nie robimy. Tutaj po prostu będę dziergała swój żakardzik. Czyli teraz robię krzyżyki, co oznacza, że będę sobie dziergała 3 ciemne, 1 jasny i tak dodziergam do końca i po lewej stronie dojdę do tego miejsca. Czyli dziergam prawą stronę i lewą stronę, po prostu robiąc żakard. Tutaj nic nowego nas nie czeka. Zmiana będzie na końcu parzystego rzędu, bo jeszcze sobie zamkniemy jedno oczko, albo na początku nieparzystego, bo tak będzie łatwiej. Czyli tak naprawdę prawą i lewą stronę dziergamy bez żadnych zmian, a zobaczymy się przy początku następnej prawej strony. Mam zrobiony i ten parzysty rząd. Przypominam o dwóch rzeczach. Jedna rzecz to ta, że już w czasie robienia, ale też w zasadzie po każdym rządku dobrze jest robótkę rozciągnąć. Dlaczego? Ponieważ wtedy nitki z tyłu układają się naturalnie, tak jak powinny być i oczka nabierają odpowiedniego kształtu. Druga rzecz to jesteśmy już po tylu rzędach żakardu, że można spokojnie spojrzeć, czy przypadkiem nasze oczka nie zrobiły się mniejsze niż te robione jednym kolorem. Ja się bardzo staram, żeby były identyczne i mam nadzieję, że mi to wychodzi. Jeżeli nie, to pamiętajcie, co mówiłam. Zmiana rozmiaru drutów. Ale wtedy trzeba by było spróć i wrócić do tego momentu. Druga rzecz to tak, dobrze się domyślacie. Reszta sweterka przestała nas interesować. Nie robimy tyłu, nie robimy pierwszego przodu, robimy tylko lewy przód i będziemy go robić w zasadzie do końca. Później zrobimy prawy przód identycznie, a dopiero na samym końcu tył. Ta kolejność może być inna. Po prostu tak wolę ze względu na to, że tu mam żakard i na przodzie mam żakard, więc sobie je zrobię jeden po drugim, a tył później identycznej wysokości. Czy trzeba zapisywać ilość robionych rzędów? Dobrze by było. Dlaczego? Ponieważ musimy zrobić tyle samo rzędów w górę w jednym przodzie, drugim przodzie i tyle. Ja na razie robię żakard, więc mam liczbę tych rzędów, jest mi w miarę łatwo policzyć, bo po prostu zajrzę sobie do swojego wzoru. Ale jak już będę robiła tył, to będę musiała te rzędy liczyć na tyle dokładnie, żeby wyszło mi rzeczywiście tyle samo.
Dziergamy zatem dalej podkrój pachy w tej wersji pośredniej i jesteśmy na początku następnego rzędu. Dla mnie to jest rząd, w którym nic się nie dzieje, robię tylko jasny kolor. Czyli ciemny sobie tutaj już zakręciłam, żeby trafił na początek i po prostu robię dwa razem. Odejmując jeszcze to jedno oczko z czterech lub pięciu, które będę miała dodatkowo odjęte. Czyli mam tak, 8 plus 8 tutaj, 8 z przodu, 8 z tyłu, plus dodatkowo jedno jeszcze odjęte w tym miejscu. I jak będę zaczynała każdy kolejny nieparzysty rząd, to w tym miejscu będę jeszcze odejmowała tych kilka oczek. 4 lub 5 w moim przypadku. W Waszym przypadku ta ilość może się różnić, ale powiedzmy, że odejmujemy jeszcze mniej więcej połowę lub 2/3 tego, co mamy na początku w danej części. Czyli jak tu miałam 8 odjęte na przodzie, to jeszcze 4 lub 5. Dwa razem przerobione i dziergam dalej. Później zrobię rządek parzysty, bo na razie jestem w nieparzystym. Zrobię rządek parzysty i znowu w kolejnym nieparzystym odejmę. Przypominam, że tutaj jak przerobię pierwsze oczko żakardowe, to je sobie układam, dociągam nitkę. Ponieważ pierwsze oczko zawsze potrafi się rozciągnąć. Zauważcie też, że żeby oczka się nie rozciągały, to ja się w nie wbijam w miarę delikatnie, czyli samym czubkiem druta. Nie wbijam się tak jak w normalne oczka, bo w normalne oczka to się wbija mniej więcej tak. I je rozciągam, bo jak zrobię następne, to ono wróci do formy. Ale w te żakardowe oczka staram się wbijać jak najdelikatniej. To może spowalniać robótkę, ale dzięki temu żakard się nie zniekształca i oczka wychodzą równe. Dokąd robimy? Robimy do momentu, kiedy dojdziemy do wniosku, że należy zacząć podkrój pod szyją. I już pokazuje, co się będzie działo na schemacie. Tak naprawdę to nawet nie na schemacie, tylko na narysowanym rysuneczku, czyli będzie strasznie. To jest połączenie między przodem a tyłem. Tu mam 8 oczek zamkniętych na tyle, tu mam 8 oczek zamkniętych z przodu. Teraz sobie powolutku, rząd po rzędzie, zamykam jeszcze kolejnych 4 lub 5 oczek po skosie. A później będę robiła prosto, tak, żeby od tego momentu do tego momentu wyszła mi odpowiednia głębokość podkroju. Odpowiednia, czyli najlepiej jest sprawdzić w istniejącym swetrze. Zmierzyć pionowo, odtąd, dotąd, ile mamy, żeby nam to pasowało. Niektórzy wolą bardziej obcisłe rękawy, niektórzy luźne, niektórzy nie lubią, kiedy sweterek dotyka im ubrań pod pachą. Robimy tak, żeby było dobrze. Może być wyżej lub niżej. Oczka ramienia, tu jest linia przodu i teraz co możemy zrobić? Możemy zrobić serek, tylko wtedy już niekoniecznie kaptur. Będzie się troszeczkę źle układał, nie najgorzej, ale to już jest coś, co jest dla kaptura niestandardowe, kiedy bardzo wąskie ramię mamy i bardzo szeroko rozpoczęty kaptur. My raczej zrobimy typowy podkrój pod kaptur, czyli zrobimy dosyć wysoko pod szyję, zamkniemy oczka prosto, zaraz powiecie, że zrobimy to samo, co pod pachą, mniej więcej. Zamkniemy oczka prosto i zamkniemy oczka po skosie i potem zrobimy jeszcze kawałeczek prosto. I to będzie idealny podkrój pod kaptur, który później będzie się nam zaczynał już pod szyją. Czyli jak go zdejmiemy, będzie się dobrze układał i jak go założymy na głowę, będzie się dobrze układał. Dokąd ma sięgać to miejsce, czyli dokąd dziergamy, bo tu się zatrzymamy z tym dzierganiem. To jest kwestia tego, co lubimy, ponieważ tak naprawdę to będzie to miejsce, do którego będzie sięgał zamek błyskawiczny. Więc jeżeli ktoś na myśl o tym, że będzie go zimny zamek dotykał pod szyją, dostaje dreszczy, to momentalnie myśli o tym, że robi go minimalnie niżej. Jeżeli komuś to nie przeszkadza, lubi sweterki, które po zapięciu są pod samą szyję, to dzierga w zasadzie do podstawy szyi. Tu nie będzie żadnej dodatkowej plisy, która nam to podniesie. Czyli dziergamy tak, jak powinno być. I to będzie miejsce, w którym się zatrzymamy i tą część zrobimy już wspólnie.
Dlaczego? Między innymi dlatego, że minimalnie podniesiemy ramię w górę. W złą stronę narysowałam. Podniesiemy ramię w drugą stronę, w tą. Dlaczego? Żeby się lepiej układało. Ale o tym, jak już do tego dojdziemy. Czyli co robimy w tej chwili? Mamy już to, pracujemy właśnie nad dodatkowym skosem, a później będziemy dziergać prosto, a tutaj cały czas dziergamy prosto. Robimy żakard. I teraz uwagi dla osób, które żakardy dopiero będą zaczynać. I ostatnia część, tak naprawdę część, która dotyczy osób, które dopiero będą zaczynały żakard. Jeżeli zaczynają żakard tylko na przodach, to dotyczy ich dokładnie to samo, co nas, kiedy był zaczynany żakard na przodach, kiedy jeszcze były na drutach oczka tyłu. Czyli zaczynamy go sobie w dowolnym rzędzie, od tak naprawdę dowolnego miejsca, ale później pamiętamy, że kiedy będziemy zaczynać robić drugi przód, to trzeba zacząć w dokładnie tym samym miejscu, z tym, że drugi przód będziemy zaczynać tak jakby od drugiej strony, więc tak naprawdę trzeba by było go zacząć jak w lustrzanym odbiciu, czyli od miejsca, gdzie się skończył pierwszy. Zaznaczamy sobie na schemacie, nie wiem, czy to był schemat, na którym ja zaznaczałam, nie, to było na tym drugim, ale mam go. A nawet tu mam pozaznaczane oczka, od których gdzieś zaczynałam żakard i dokładnie to samo sobie robimy tutaj, tym bardziej, że pamiętajcie, że najpierw robimy jeden przód, w zasadzie do końca, potem dopiero drugi przód, a zależy nam na tym, żeby przody po złożeniu miały idealnie lustrzane odbicie. Jeżeli ktoś chce robić żakard na plecach również, to tam podejście będzie troszeczkę inne, ponieważ na plecach będziemy mieć taką sytuację. I jeżeli zaczynamy żakard w dowolnym momencie, kiedy mamy już podzielone oczka, to tak naprawdę dobrze by było się zastanowić, gdzie jest środek tego żakardowego wzoru i ten środek umieścić tutaj, tak żeby żakard kończył się z tej strony i z tej strony identycznie. I tutaj znowu odsyłam do tych wyliczeń, które były robione dla osób, które robiły żakard po całości, zaczynając tutaj. Czyli liczbę oczek dzielimy sobie przez raport, a to, co nam zostanie, rozkładamy sobie tutaj i tutaj, później łapiąc oczka od odpowiedniej strony. Czyli zaczynamy od oczek, powiedzmy, że musimy dodać 4 oczka z przodu i 4 oczka z tyłu. Czyli zaczynam tu, robię 4 oczka, potem raport, raport, raport i ostatnie 4 oczka, znajdując się mniej więcej w tym samym miejscu wzoru. Ten wzór akurat składa się z takiej ilości oczek, że jesteśmy o jedno oczko przesunięte. Ale i tak będzie to wyglądało, jakby było to idealnie umiejscowione na środku. I oczywiście, gdyby ktoś chciał dziergać, ponieważ możemy dziergać przody do tego miejsca, jeden przód i drugi przód, możemy dziergać tył, tył możemy wydziergać na całą wysokość podkroju pachy. Można, chociaż będziemy pokazywać, że i tam będą pewne zmiany na samej górze, też będziemy lekko podnosić. Dlaczego, będę tłumaczyć. Jest to związane między innymi z kapturem, ale generalnie, gdyby komuś do następnego odcinka filmu zabrakło pracy, to spokojnie może dziergać również tył w zasadzie do samego końca, czyli wyżej niż przód, bo w przodzie zdecydujemy się na zatrzymanie się tutaj. Życzę w takim razie miłego dziergania. Ten odcinek pojawi się jeszcze dzisiaj. Następny tradycyjnie zapewne za około tydzień, ale na stronie będą się pokazywały wpisy pokazujące to, co się dzieje u mnie na bieżąco na drutach, króciutkie, mówiące, gdzie właśnie jestem i co właśnie robię, tak żebyście wiedziały, ile macie czasu i przede wszystkim, co dalej w takich drobnych fragmencikach. Miłego dziergania zatem. I widzimy się, kiedy dojdziemy do kształtowania podkroju dekoltu na przodach.